Mordo, zostaw suba. Halo, halo, dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ze mną jest dzisiaj Hogaty. No, hejka. No i zagramy sobie w Realm Royale. Gierka, którą ostatnio Hogaty tryharduje z Shepardem. Ja jestem słabszy od nich w to, ale się uczę. Przed chwilą udało mi się jedną gierkę wygrać. Mam nadzieję, że Hogaty mnie tutaj też poduczy trochę klikać w to, bo on tutaj już jest, no... Prawie, że w masterze. Nie no, dopiero Diament 2, halo. Do no, Diamentu 1 i do mastera jeszcze daleko. No i nie wiadomo, czy jak daleko. Z dnia na dzień nagle ci ranga wpadnie i... I będzie dobra, masterek. Dobra, troszeczkę szybciej. Wylądowaliśmy trochę bliżej, ja też, niż trzeba. Ja gram tutaj Warriorem, bo mi się nim chyba gra najlepiej na razie z wszystkich klas. Hogaty tutaj gra sobie Inżynierem. Spróbujemy coś tutaj skombić, jakoś się połączyć. Ja idę na punkcik może, dobra? Chodź tutaj teraz, razem. Bo dobra. Wiesz, polecieliśmy bliżej. O, powiem ci, że dobrze jest, bo mam fioletowe działko. No, także ja mam skusza do tego. Na razie. Jak dla mnie najlepszą bronią jest tutaj aktualnie Slug Rifle, to się to chyba tak nazywa. To jest ta, w sensie Slug Rifle, to jest, no, które to jest? To jest ta fajna taka giwerka, ta jedna taka... To jest ten zwykły rifle, tak? Czy to jest ta laserowa taka? To jest rifle, tylko teraz się nazywa Slug Rifle po tym update'u. Aha, bo zmieniła się nazwa. Zmieniła się nazwa, no. Mam kilka na fioletowym. Więc połączenie mamy super. Tylko jeszcze jakaś broń by się lepsza przydała chyba. I byśmy mogli tutaj coś spotlikać. Zdecydowanie. Dobra, możemy stąd lecieć. Akcję ewakuacji zrobić, tak. No, dobra, to. Bo ty tutaj, czekaj, ty wziąłeś co? Ty co przyjąłeś? Ty Forge'a przyjąłeś? No, czekaj, jeszcze wezmę skrzynkę. Forge'a sobie śmigłem, tutaj jeszcze się porozglądam trochę, tutaj nic. Uciszone towarzystwo, musiałem zrobić małe cięcie tutaj, bo się z maskotem ktoś wyjaśnia to. Na korytarzu. Musiałem podjaśnić ekipę. No i dobra, lecimy. O, Slug Rifle, widzisz, tutaj jest gość, właśnie z tego zabił. A powiem ci tak, że ja sobie zmieniłem wersję językową na polską. A jak to się zmienia? Bo jest polska, no normalnie we właściwościach Steama gry. O, zrób, na web nam spada. Właściwości gry na Steamie i tam jest zmiana jest języka polski? Po prostu. Headroom Rifle, tak, o, tą broń lubię. Którą masz? Tego Headrooma, ta snajperka, taka niby snajperka, ten karabin. Aha, ta niby snajperka, ona no, na blisko ale ona jest spoko, jeszcze wiesz, spoko. Złota, no to ze złotej no można jasne, tutaj... Jasne. O, jest Slug Rifle, Biznes. Szary, ale wolę go. Wolę tego sluga niż jakiekolwiek inne bronie, tutaj mamy dobra, jeszcze jak to. Coś, ja już mam totem leczący, także będziemy się mogli tutaj ja też połączyć skillę już mam te moje, wiesz, dwa odskoki i mam kilka... A, no zmienili nazwę, to jest teraz karabin powtarzalny u mnie, to się nazywa no, no to jest to snajpera z Fortnite'owska, ja no. dobra, no to teraz tutaj sobie stoimy w strefie na razie, nie mamy tutaj tą strefkę, może Forge jakiegoś by odwiedził za niedługo. Tak. 80 tych shardów mam, tu jeszcze jeden domek chyba został do przelucenia, ten z przodu i takie kółko możemy zrobić dookoła tego Ice Heavena. Mm-hmm. I później będziemy coś tutaj kombinować w Forge'u. Headroom, rifle zielony, ty masz bronię normalnie już, nie? Tak, wszystko. Dobra, to wszystko topię, jak coś mi spotkał ciekawego. W sensie ja sobie drugą broń jeszcze będę musiał jakąś ogarnąć. No tam te rewolwery czy coś, to useless, nie? To nie ma co za bardzo pikować. Chyba, że tym grasz. W sensie ja miecz będę musiał wymienić, bo miecz dostał nerfa z tego, co czytałem też, także... Miecze są dobre na asasynach, tak widziałem, ale na innych klasach to... To znaczy, fakt, na kimś to może na blisko dojść, no na przykład wojownik nie potrzebuje zbytnio miecza, no, ale to no z tego głównie względu, że on dostaje się kierkę, także... Ale wojownik nie potrzebuje miecza, ale na głównej, na tym, na Forge'u, jak wytwarzamy klasowe bronie, to dostajemy albo miecz, albo te siekierki chyba, nie? Nie dostajemy albo. Ja nigdy nie trafiłem innej tej. Mi się wydaje, że jeżeli jako drugą broń. A, dokładnie. No to może. To dostajemy wtedy słowa. Shotguna wziąłem na blisko zielonego. Okay. Także... Shotgun jest tutaj mega randomowy. Niby dostał tego buffa, ale jest taki randomowy. Patch note'a znajdziecie w opisie filmu. Tam będzie dokładnie opisane to, co się zmieniło. Na pograjniku jest już newsik. Jak to wiedzie, no... Nie, znaczy, jeszcze nie ma, ale będzie. I tam sobie będziecie mogli dokładnie przeczytać, co zostało nowego wprowadzone w wczorajszym chyba update'cie, tak? To wczoraj było. A kiedy będzie ten newsik? A zaraz, po nagrywce. Mówisz? Jak film wiedzie, to już będzie napisane. Dobra, to biorę. Dobra, już mam 195 shardów, także ja tutaj ja 160, dlatego zgarnę. Tu jeszcze można śmigać. Dobra, wiesz co, chodź tutaj zgarniemy, to chodź ze mną, weź sobie, ja bo będę ja ten. Nie będę ten. Bierz ten pistolet sobie, przeróbmy sobie dobra. Jedną rzecz. No ale przerobię. Dobra, ja myślałem, że podnieś, bo ja wiesz. Dobra, ja lubię... tu możesz poprzerabiać. Dobra. Masz 15 shardów tu jeszcze. Okej, okay. No to ja mam 195, to już jest spoko. Ja sobie będę robił jakiś armorek, broń na razie chyba nie, mam tą no, złotą... No, broni nie zrobimy, bo nie mamy kurczaków. Nie mam kurczaków, no. Armorek i abilitka, nie, abilitka też trzeba kurczaka chyba, tak? Nie, abilitkę zrobimy za 90 chyba, jeżeli jest mniej teraz niż 95. Aha.
No i Armorek za 60, także. A, to teraz. Bo mi się wydaje, że jakieś do abilitki kuczaki chyba trzeba było. Nie. Dobra, to coś mi się chyba tutaj powaliło. Misclick informacja. Misclick informacja. No ale to no tak jest, jak się gra w 3 Battle Royale naraz. No to się wyłbie, może powalić. Do abilitkę biorę. Tak, 90, bo wcześniej trzeba było 95, dobra. Powiem ci, na abilitkę. Abilitka i armorek. To fajne jest, bo szybciej, jakby dynamiczna bardziej gierka się zrobi. Już tak nie trzeba zbierać tego dużo, tylko sobie zbieramy. Dobra, to ja mam jedną abilitkę i mam armorek. Ty też coś widzę, że przetwarzasz. Ja bym sobie przetworzył jeszcze potki może jakieś. Ja tak samo robię w tym momencie, wiesz? Robię sobie potki. A, to ja sobie zrobię potki pod armor. Ja też pod armor potki robię, bo heal potki, ja mam healka mam 5. Na pasywce, nie? Na tym... Na Warriorze jest healek na pasywce i mam 5, a armorek się zawsze przydaje. Tak, tobie się bardziej armor, regeneruje, dzisiaj grałem właśnie zdrowie, mecz. a mi się regeneruje armor. No bo ty masz inżyniera, tak? No, miałem dzisiaj gierkę taką, że nie miałem żadnej, to co wygrałem w sumie. Miałem żadnej potki na armor, ale udało mi się gościa zabić, miał 9 aż, nie? Mnie tak uratował później, bo już bym był, no głęboko. No ale powiem udało ci, że się. Ja w wygranych giereczkach też najczęściej tak jest, że już nie masz potek i nagle... Potki się same chyba teraz podnoszą. Tak, same się podnoszą. Jak nie wejdziesz. O, dobra. Ooooo. O Jezu, skok dostałem. Złoty healek. Przyps. Złoty healek. A powiem ci, że armor na przykład w tym momencie widać też pod i zmieniono się... całkowicie właśnie inventory. No zmieniło się, bo jest po prawej stronie teraz. Tak, i widać, co ci dodają dokładnie teraz te rzeczy. Ale też postać się świeci. Nie wiem, czy to było wcześniej. Tak. Nie było. Prowadzone. Teraz widać, jakie ma ktoś złote przedmioty na sobie. Dobra. Także na przykład widać, że złoty pancerz daje że... mi 15 regeneracji zdrowia później... na sekundę. A, to jeszcze ci HP daje regeneracji. No, bo każda z tych rzeczy dodaje coś. Także buty dają ci chyba szybkość, wiesz, coś tam ci daje, coś tam. Mm-hmm. Także teraz każda z tych rzeczy coś ci dodaje. Coś takiego to można... Teraz by nam się przydało polecieć gdzieś albo właśnie tu, albo choć na Nord Pole. O, Michał daje właśnie 30% CD-ków na przykład. No. Cześć, sobie tak jeszcze sprawdzę. 30% CD-ków i 10% Mount Speeda dają mi buty. No, eleganckie to jest, bez kitu. Nawet nie wiedziałem, ja myślałem, że tylko te rzeczy, wiesz, armorek dają, nie? Sama tutaj nie. Jeszcze mamy jakieś tutaj dodatki. Dobra, 22 osoby w grze, nikogo chyba jeszcze nie spotkaliśmy. Teraz zresztą właśnie dają bardzo ten, różnie te armorki. Że zależy od kolorów mocno, nie? Od kolorów, no i od tego, jaki to jest rodzaj pancerza, dokładnie. W sensie, że bo na pierwszy daje ci więcej chyba pancerza. Sedeki, drugi daje jakiś pancerz, trzecia rzecz daje jeszcze tam coś tam. Każdy ma jeszcze jakby pasywną dodatkową rzecz oprócz armora samego, nie? No pasywki po prostu. No takie ma te pomontowane. Dobra, idziemy tutaj środek strefy. A widzisz, pa jak wyczułem strefę. Widzę właśnie, że mi się centralnie w punkcie prawie, że wpakowali. A wiesz co, możemy pojechać najpierw tutaj do przodu na prawo, na te domki, które będą przed nami. Zobaczymy, co tutaj będzie i później na lewo na ten Nord Post. No okej. Tutaj ogólnie jest tak, że jest faza na początku jest ta faza fragowania i lutacji. My ogólnie teraz... Nie mieliśmy fragowania, bo nie było ludzi. Fragowanie ominęło, bo właśnie nikogo u nas nie było. Mieliśmy i przez to lutację też nie mamy będzie dobrego ciężej, Forge'a. Bo na przykład nie mamy... No ja mam akurat broń, weź tam, jest nieotworzony. No właśnie, idę. Ja mam złotą broń, nie mam tych swoich klasowych złotych. No to ja sobie z tym poradzę, co mam, gorzej na razie u ciebie z bronią będzie. Co tam znaczy, masz? O, ja nie. Ja sobie, wiesz, ja sobie też poradzę z tym swoim, nie? No najczęściej tak naprawdę też nie miałem klasowej broni. Jak, no miałem, to, wiesz. Chociaż nie, jak wygrywałem, tak na solówkach jest ładnie, wiesz. Kolejny zrzut jest obok, jedziemy po niego? Na blisko. O, na blisko tutaj na górze. No można pewnie podskoczyć, no dobra. Już, go. Czy ja tak delikatnie zgubię? Pistolety trujące niestety często się tutaj dropią w tych. Ale i one są, powiem ci, że raz zależy jak wejdzie z nich, raz są dokładnie, fajne, raz dokładnie są takie jakieś... Takie mega się można na długo, przez długi czas strzelać, no, nie? I po prostu no. Sobie napastać. Trzeba się dobrze chować, trzeba movementem spoko, grać. Ale tutaj to... jednak w tej grze się głównie liczą bomba, co więcej jest, zada dipsa no, od bomby. Petarda i... Cześć, ty otwórz sobie, może poleci do ciebie giver. Ja doskoczyłem tutaj. Ale wydaje mi się, że to poleci bez różnicy. Dobra, to wiesz, pyk. Co leci? Kusza. O, kusza, wiesz co? No. Ja ją wezmę. No to bierz. O, teraz sobie, no, to shotgun jest dobra. O, fuck! Myślałem, że... Chciałem, że to dobra, jest. Dobra, dałem ci to. No dobra, tu mamy też jeszcze te do potwierania. Tutaj ludzi nie było, no. Jakoś taka, najgorsze taka jest to w tej strefie. Teraz, tak powiem ci, że spokojnie. Najgorsze jest, że w tej strefie się te nie potrafiały. Forge, tak. To wrócimy sobie tam. O, jest slug zielony, dobra, elegancko. Co wezmę? Wiesz co ci powiem, że no, ja wezmę sobie zamiast sluga zielonego, wezmę sobie pompę fioletową. Chcesz próbować też odgany? No ja tym grałem, grałem, to jest tak wygrana gierka, co ci wysyłałem screenka przed chwilą, ale powiem ci, że no.
Coś, no pompa jak to pompa w wszystkich Battle Royale'ach. Wiesz co się dzieje, nie? Z tymi pompami. Mhm. Że to jest taka losowość duża, jak komuś strzelimy, że to jest w ogóle masakra, dobra. Charge. Ale spróbuję, no wiesz, także no, próbuj, że spróbowałeś. Wiesz, może akurat warto. Wejdzie, może akurat ci podejdzie, mhm. Nie wiadomo, po tym update'cie jak to jest, bo to wiesz. A na daleko już wiesz, na daleko mam w tym momencie złotą kuszę, to już wolę mieć złotą kuszę, no, szczerze no tak, powiedziawszy, bo jest jednak ten, niż tego Slag Rifle'a. Ja mam na daleko tą snajperę taką, ten karabin, nie? I slaga na blisko. No tak. I z tym slagiem dobrze gra, gdzieś aimowo mi się dobrze z niego, wiesz, mm-hmm. trafia. Bo ma duży, no mi ten, też, bo to bo jest tak duży... z jakiegoś digla, jakbyś walił takiego. No tak, takiego, bo on ma duży obszar dipsów. 10 osób zostało, nikogo nie było widać. Co? Jest ten twój karabin wyborowy. A to ja mam. Dobra, to już mam to. Dobra, to ja go przepalam. Pal. I kolejny zrzut. Tu są skrzynki ogólnie. Tu mamy skrzynki. I kolejny zrzut zaraz, patrz z tyłu. Ja pierdzielę, gra na zrzuty normalnie. Gra na zrzuty. Jedziemy no. Jak gramy na zrzuty, to gramy. Najwyżej się wyłożymy, no unlucky, nie? Dokładnie, unlucky. I tak już jesteśmy top 10. A nawet przecież, ej no to jest, no, jaki przypis. Top 10 zawsze, nikogo nie było widać, jak zawsze wczoraj, było młyn. Wczoraj wchodzę do jednego miasta, nie? Cztery no. osoby, się z nimi piorę. To normalnie pół meczu się z nimi prałem. O, Sword, bierzesz osobami. Czy nie? Nie, on dostał nerfa, to dobra, ja nie biorę miecza. Przytapiam. On chyba 1000 zadawał, teraz 880. No, no. Możliwe, że mniej właśnie teraz no. bije. A teraz, no patrz, śmignęliśmy wszystkie zrzuty, mamy miasteczkę śmignięte. Że strefa jest tu, gdzie nikogo nie było, gdzie my byliśmy. O jest, czy będzie gierka bez fragów na zrzuty wygrana, to będzie w ogóle... Nie no, to jeżeli bez fragów, to nie wygramy w takim razie. Oj, nie wiadomo, wiesz. Żeby wygrać to z fragami. Bez fragów też się udawało nieraz wygrać. Nie, nie, to nie jest ta gra, żeby wygrać bez fragów. Tu się nie mogą razem wyklikać, tak jakby, bo kurczaki są, nie? Więc z kurczaka no, się to... wyjdzie zawsze. Tego jeszcze może się podratować. Na tej ostatniej strefie nie wiem, jakby to wyglądało. Ty tam sobie na górę wyleciałeś już. Tego tak. Chyba nie luciliśmy jeszcze, czy luciliśmy Popotki. To? No tu jeszcze nie luciliśmy kilku no, mieszkań, właśnie. Także... O, tutaj też mamy skrzyneczki. Wiem, na pewno znerfili blinka u tego, u asasyna. Cedeki mu zwiększyli, czy? Tak, tak. O, fuck. Niestety, kurde, on i tak nie miał takich małych cedeków na tym blinku. No nie był jakiś mega mały, ale wiesz, na złotym jednak już blinkował się. Znaczy, ja nie wiem jak teraz mówię na złotym, bo może na złotym dalej jest tak samo. Mhm. Coś podjeżdża? O, to jest ten kawałek, gdzie już podjeżdżam na koniu. Fak, że za chwilę tutaj ciebie samego nie zostawię, bo tutaj w sumie... No właśnie tak zrobiłeś. No już idę. Już jestem przy tobie. Pyk. O! Tyłu dostałem? Nie wiem. Skąd ja dostałem? Nie, to on z tego plasma gana strzela. Krytyk siadł za 2000 prawie. Ja pierdziele. Dalej headshot. Dobra, muszę się leczyć. Gdzie ich masz? Na wprost nas. Muszę się leczyć, goście są po headach. Dobra, ja się mocno też leczę. Mocno po headzikach, leczę się. Ja się regeneruję. Trójką będę sobie spellem odnawiał życie. Dobra, pyk, potka. Przodu w tym budynku przed nami. Dostała za 600, dalej dostał. My mamy o tyle słabo, dostał. Żeby się razem przy sobie strzelać, jeżeli chodzi o to, bo... Jeden leży, kurczak! Ucieka nice. Do środka. Dostał! Dwa kurczaki. Kurczaki! Plecy mamy! Uciekaj! Próbuję uciekać. Uciekaj gdzieś. Ale plecy nam zrobili jeszcze, bez sensu. I patrz, cała gra się nic nie działa. Nie działa, teraz mamy... dwa teamki na raz. Dobra, ja się próbuję schować za ten budynek. Tak, chowaj się. Stoję za budynkiem. O, możesz się do mnie w ogóle zamykam schować. Jegoś. Dobra, uciekam do ciebie. Chodź do mnie. Okay. Chodź tu gdzieś do tego. 5 sekund jeszcze. 4, 3, 2, 1. Dobra, jestem. Leczonko, go. Szybki healek. Od razu armorek. Dwa healki. Jeden teamek wyklikany. Nice, jest dobrze, tak. Dobra, mamy taką dobrą miejscowe, tutaj można... Tylko ja nie wiem, czy ten, drugi padł, kurczak. Jednego zabiłem tutaj, kurczaka, chyba tylko. To mógł nam prysnąć. Ale dobra, mogą się tu ustrzelać obok. No. Ważne, że i tak wyszliśmy tak, z tego. Tak, tutaj jest kurczak jakiś. Dobra, jazda z nim. Dojeżdżamy? Oni go dojechali chyba. Dostał go za 500. Dwóch. Dobra, armorek dalej używam. Cały czas się armorkuje jak coś, bo... Ej, plecy dalej mamy. Chyba tak. Na dwa baty. Dobra, chodź do środka. Dzida. Niech się goście wyklikają ze sobą. No. Mamy tutaj całkiem niezłą i się coś możemy healować. Dokładnie. Tymi bajerami, dobra. Ole, wyrwałem! Uciekaj. Ktoś mi spazmagana chyba pociągnął tutaj. Dobra, armorek kolejny. Dobra. Jezu, ale mamy miejscówę, tu się... Musimy się chwilę przytrzymać, no, musimy, bo nie możemy nic za bardzo zrobić. Ten armorek lepszy, biorę. Bier. Póki mogę, to biorę. Jakieś kurczaki koło nas tutaj. Poro. To za budynkiem.
Ale tu jest ludzi. Ty powiem ci, że i tak pofarcić. Bo z każdej strony biją. Gdzieś tu jest pod oknem. Tak, 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 jest pod oknem. Nie chcę wyjść. O! Plasma gun poleciał. No właśnie. Tak gołba przeleciało. Uważaj. No, wyrwał. Shotgun to jest do przepalenia, to nie chcę. Chociaż ten kurak jeszcze tu chodzi? No nie wiem. Ale wyrywam ten fireball, patrz jaki on ma ten! Dipsy, no. Z tego dobrze sieknie to... Ona tu zaraz przyjdzie. Z butów potrafi wywiać. Nie tu wejdzie do tego pomieszczenia, to... Ale wiesz, ona nas może, wiesz, wcześniej dziabnąć właśnie tym fireballem, no. Ona ma duży rozprysk z tego. Próbuję tutaj grać kamerę. Chyba na drzwi będą wchodzić. O, jest właśnie, na drzwi coś wjechało. O, shit. Ja pierdzielę! Fireball wchodzi na drzwi dalej. Dostałem się, że... Ja też dostałem mocno od asasynka. Tak, dostałem, próbuję. Jestem kurak, nie żyje. Dojechali mnie we dwóch. Ale ładnie, mnie też, ładnie zagrali tym fireballem. No, no oni mieli lepiej tutaj na ten, nie mieliśmy już troszeczkę. Trzecie miejsce, bez fraga, nie pykło. Ale w sumie przetrwaliśmy, mieliśmy taką ciężką sytuację tutaj na końcu, że no dojeżdżali nas 3 teamy na raz chyba. Tak, ciężko było się uratować, ale nie było najgorzej. Dobra ludzie, jeżeli wam się gierka spodobała, jeżeli wam się odcinek podobał, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, wbijcie na kanał do Hogatego, link znajdziecie w opisie. Też mu tam zostawcie dzięki. U mnie. Dzięki Hogaty za gierkę, dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się do następnego. Cześć wam! Hejka!